Cześć Stefan. Cześć Leon. Dobrze, że Leon, bo zdarzało się w programach, że było cześć Łysy. Łysy. Ale przyzwyczaiłem się do tego. Witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Maciek Stefaniak i ja. Piotr. I ja, Piotr Bogdanowicz. Były niebieskie boksy, były czarne boksy. Dziś pora na biały boks. Co mamy w białym boksie i od kogo? Jakbym powiedział od kogo, to byście od razu wiedzieli co. Więc najpierw Co po niektórzy będą wiedzieć, tak? Co po niektórzy, którzy już mają to urządzenie, to tak, to wiedzą. Ja powiem tylko tyle. Od firmy Tamet.pl. Celownik termowizyjny Infirey, Rico? Infirey, tak. RL42. RL. Kurde, i znowu są te nazwy, jak były te wszystkie jakieś tam V, X i tak dalej. Znowu, mnie te nazwy przerażają, czy nie można byłoby tego nazwać? Ale powiem ci, że mnie już też. No, za dużo tego. Za dużo tego. Dzień dobry, przyszedłem po celownik tam Infiry i tu nagle jest litania alfabetyczna, nie? Mhm. Jak z tym dowcipem. Jasiu, co znasz na literkę A, nie? Ambona, na B, bubr i tak dalej, i tak dalej. Jasiu, a co znasz na literkę Y? No nie powiem. Ci, kto znają dowcip, to znają. Okej, okay. Sprawdzamy coś w środku. Mamy urządzenie, mamy celownik termowizyjny. Tak. Mamy też tutaj słusznej wagi. Tak, pokażę. Ile waży? Masz ściągę? Waży może ty opowiedz. Prawie kilogram, 830 gram. O, to kawał. Chciałem powiedzieć klamota. Kawał celownika. Jest cały właściwie zrobiony z lekkich stopów, więc stąd ta masa na pewno. Mhm. Mhm. Montaż. Mhm. Śrubki do montażu. Trzy sztuki. Zestaw kabelków. Zestaw kabelków, tak. Jaki ładowarka. To jest jako jeden kabel, tak? Tak, okay. Jako jeden. Jedno USB i do tego jest chyba złącze audio. Nie, bardziej wideo. Wideo plus USB jakie? Mini USB-C do ładowania. USB-C do ładowania. Tak. No tak, no bo jest ładowarka. Mhm. Plus siecióweczka, jak ty to ładnie nazywasz. Czyli kostka sieciowa. No okej. Okay. Mamy rozpakowane urządzenie. W pudełku więcej nie ma nic niestety. Ja powiem ci tylko tyle. Co za wyglądasz, nie wierzysz mi? Ty patrzcie. No nie ma. Ja widzę ty jak w prezentach od babci. Jeszcze szukasz, czy jest 50 zł? Skoro mamy pewność, że nie ma tam stówy od babci dodatkowo na święta schowanej i żadnych innych fajnych rzeczy. Możemy te wszystkie już takie odłożyć na bok. Ładowarka, kabel, szyna, śrubki, sieciówka, urządzenie. No to Maciek, opowiadaj. Może od montażu zaczniemy, tak? Mamy montaż bardzo zbliżony do tego, który gdzieś tam nam się pojawił chyba dokładnie w neonie. Tak, z tymi łapkami. No, Infirey, tak? Czyli też dokładnie. Jakby, powiedzmy, chyba ten sam producent. Więc też ciekawe rozwiązanie, już zdecydowanie lepsze niż to, co kiedyś było tam. Z tymi przykręcanymi tak, kółeczkami, dokładnie. Nie? Co prawda gdzieś na zdjęciach, powiedzmy w sklepach internetowych, bywają zdjęcia z tym adapterem innego typu. Tak? Być może. My otrzymaliśmy urządzenie z takim montażem. Nawet na instrukcji obsługi nawet. Chyba tak, nadaje, dokładnie. Też... Ja powiem ci tylko tyle, jak ty już to zakładasz, tutaj przymierzasz, to ja już musiał z tego strzelić. No ja też. Za dużo nie będziemy mówić. To wszystko możecie przeczytać sobie w sklepach internetowych, czy też na stronie Tamet. Dystrybutora, importera. Pokażemy takie, powiedzmy, pobieżnie to urządzenie, okay. co można tam zrobić. Z ważnych rzeczy, Maciek, które powinniśmy powiedzieć. Dalmierz laserowy? Jest jako dodatkowa opcja, tak? Dlatego o tym mówię, bo jest możliwość dołączenia, jest szyna. Dokładnie. Jest szyna, pewnie jest gniazdko, tak? Jest port do ładowania, tak? Czy też do zgrywania właśnie bardziej, bo do ładowania służy nam tutaj ten port do ładowania akumulatora. Mhm.
Aplikacja ta sama przez telefon, która przy wszystkich Infirejach, świetna moim zdaniem aplikacja, bo tak jak widzieliście przy innych Infirejach, tak jak widzicie tutaj, przewijanie, nagrywanie, uzupełnianie tych filmów, wspólne galerie, to jest naprawdę już w tym kierunku warto iść. Moim zdaniem chyba jedna z lepszych aplikacji, jeżeli chodzi o aplikacje do urządzeń termowizyjnych czy noktowizyjnych dla łowiectwa, które są. Moim zdaniem rewelacja aplikacja. Co jeszcze o urządzeniu? Jakaś matryca, odświeżanie? Od takich prostych rzeczy, tak? Mhm. Jest klapka, która jest całkiem sensowna. Świetne, to jest też fajne, że ona się nie gubi. Dokładnie. Regulacja ostrości celu, tak? Włącznik, wyłącznik, tryb czuwania, powiększenie menu oczywiście, no i tryb rekordu. Nagrywanie. Nagrywanie, tak. No też i właśnie. 32 giga pamięci wbudowanej, więc sporo. Sporo, tak. No tak jak mówiłem, 830 gram, czyli dość pokaźne urządzenie. Mhm. No, na tym montażu powinno wszystko być ok. Akumulator, bardzo ciekawie też rozwiązany. Po ciemku, po ćmoku, jak to mówimy, możemy sobie to spokojnie wymienić. Otwieram, przekręcam, wyciągam. I dodatkowy akumulator mogę sobie wymienić. Jasne, żeby... duży, taki, taka szuflada nam się zrobiła. No, musi być, no, żeby działało, tak? 6 godzin pracy stałej, także. No, rzeczywiście. Dosyć sporo. Oczywiście mówimy tu o temperaturach takich normalnych po raz kolejny. Jedna ważna rzecz. Przy tym urządzeniu w instrukcji obsługi ja doczytałem, że ochrona przed wodą i pyłem to jest IP67. Czyli teoretycznie. Deszczowo może być. Do wody, do kałuży? Tam jest, no może całkiem do wody to ja bym się bał ja włożyć. Też. Tak. Chciałbym ale powiedzieć, to nie chodzi że o to. Ważne, żeby przeżyło deszcz. Myślę, że spokojnie. Dzisiaj mamy coraz lepsze jakieś futerały i tak dalej na broń, więc rzadko się zdarza, żebyśmy łazili w takiej ciężkiej pogodzie, gdzie by tak ogromnie lało. Odświeżanie 50-hertzowe jak zwykle? Tak, tutaj no zazwyczaj. W tym przypadku. Co tam jeszcze mamy? Mamy oczywiście matrycę Vox natlenku wanadu, też tam, która nam no, daje Vox, jeszcze lepsze. Vox to mi się kojarzy z takim zespołem. Tak, a mi ze sklepem. Ze sklepem? Tak. Vox? Były jakieś meble chyba kiedyś. Meble Vox. Było, ty masz rację. Widzisz, bo my jesteśmy trochę z innych... Epok. Ja pierdziele, epok. Tak. Jakich innych epok? Proszę cię. Ile ty masz... Ale ty... masz taki sam sweterek jak ja. Bluzo sweterek. Ale co, ciepło? Ciepło, wygodnie. Tak, bardzo i wygodnie. A ja już chciałem powiedzieć, ile ty masz lat, gówniarzu, ale... Dobra, przejdźmy do konkretów, bo potem wszyscy będą się z nas chichrać tak, znowu. 384 na 288, to jest rozdzielczość sensora, właśnie zrobiona ta matryca też na 12 mikrometrach. Czyli to, co jest dzisiaj, takie bym powiedział, już zaczyna się robić standard, tak? Kiedyś było topem, a teraz jest standardem. Tak, no coraz będziemy dostawać coraz lepsze urządzenia, tak jak kiedyś były to technologie wojskowe, dzisiaj mamy już zdecydowanie jeszcze wyższe, teraz na rynek cywilny będą wypuszczać coraz lepsze. Zresztą dokładnie. Zaczynają się też bić te firmy produkujące, czy też dystrybuujące, tak, dla których są wykonywane te urządzenia. Rynek w pewnym momencie już tak się nasyci, że tych urządzeń będzie już tak dużo, że... Zaczyna się, ja powiem tak, już jest problem. Już, nie? Już. Ja pamiętam, czy tą markę, tak, czy ten tak, model, czy tak. ten model, tamten model. A pamiętasz jeszcze rok temu? Dzień dobry, jest termowizja, tak, taka i taka, dobra, biorę. Tak. Nie ma, będzie. Za miesiąc, za dwa. I trzeba się zapisywać. Ale powiedz mi jedną, kto to kupuje? Jak w sieci są komentarze, nie, polowanie z termowizorami jest złem i w ogóle i tak dalej, a jednak sprzedaż się toczy. To jest tak z większością produktów, tak, wszelkiego typu. Jak masz taką półkę, dzisiaj mnie stać, nie wiem, na wydanie 6 tysięcy złotych na termowizor,
jutro czy tam za jakiś czas na więcej, czy też, a innego na 20 tysięcy i więcej. Bo tutaj mamy RL42 model, więc są modele, jest jeszcze wyższy model, o jeszcze wyższych parametrach, większym obiektywie. Coraz bardziej Maciej, jak na to patrzę. Jest jeszcze bardzo, sorry, że jeszcze wejdę w słowo, spoko. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, dlatego że mamy tutaj okular, który jest wymienny i możemy nawet soczewkę dołożyć do 16 razy. Pięknie, czyli ktoś, kto jest... Okular, czyli cały okular można... Okej, ja myślałem, że tą regulację dioptrii, że jak ktoś ma wadę, że jak ktoś ma wadę minus 16, to mu zredukujemy tą wadę. O, jest. Raczej z dioptrią nie powinno być problemu, jest dość duży zakres, ale też opcjonalnie możemy okular o różnych krotnościach powiększenia sobie wymienić. Nie widziałem jeszcze tego w opcjach gdzieś na stronie. Powiem Maciek tylko tyle, im bardziej patrzę na to urządzenie, im bardziej tutaj o nim mówimy, tym bardziej chciałbym już, żebyśmy wzięli się za montowanie tego wszystkiego i zakładanie na karabin i spróbujmy z tego strzelić. Zobaczmy, jak to, zobaczmy, jak to strzela, zobaczmy, jak to jest celne. Ja chcę to założyć na swój karabin, a nie ty mi tutaj... No, bez problemu. Bez problemu będziesz bez problemu. Mógł sobie to... Założyć. Ja już się wystraszyłem, że Maciek montuje na kolejnego Strassera i mówi, że on będzie... Dobra, jest. Na twój będzie zamontowany. Będziemy strzelać. No i właśnie o to chodzi. Pokażemy wam... Wstrząsodporność jest też oczywiście, czyli do dużych kalibrów też się nadaje. No, montaż na pewno musi być dobrze zamontowany ze względu na dużą masę. Im większa masa celownika, tym lepsze mocowanie powinno być. Ze względu na to, że większą masę, uderzenie jest na większą masę. Więc. Umówmy się tak, sprawdzimy tym urządzeniem celność, sprawdzimy powtarzalność, sprawdzimy tym urządzeniem też łatwość, odległości. Łatwość przystrzelenia też. I łatwość ustawień, tak, kliki i tak dalej, No, Infireya już znamy, jako producenta z innych celowników, które występowały, czy Saima, czy z Neona. Więc tutaj myślę, bo tu kwestia jest menu, też jest bardzo proste to menu, takie intuicyjne. No cóż, trzeba będzie to zamontować. Jedźmy na strzelnicę. I przystrzelić. Jedźmy na strzelnicę. Pobawić się, postrzelać, zobaczymy, co to potrafi. Przestań już. Zostawiamy was tu na chwilę, my jedziemy na strzelnicę. Chodź, jedziemy.
No jak? Pierwsze wrażenia? Bardzo fajnie, sympatycznie. Zresztą widzieliście. No, słuchajcie, my też jesteśmy, pod wrażeniem tego, co potrafi to urządzenie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy firmie Tamet.pl, która zaufała nam i nadesłała to urządzenie, abyśmy mogli je przetestować. Czekamy na więcej, panie Jarku. Także jak coś, telefon, podsyłajcie, bo takie urządzenia możemy testować. No to co? Idziemy, zabieramy się za kolejną robotę, bo tam jeszcze widziałem kilka kartonów do przetestowania innych urządzeń czeka. Sam jestem ciekawy, jak wyjdą testy innych urządzeń. A Was możemy tylko i wyłącznie zaprosić na kolejne odcinki Wademeku Myśliwego, w których będziemy testować, w których będziemy grać, śpiewać i robić jeszcze inne rzeczy. Tańcować. Chociaż może i w tym roku zatańcujemy. Zobaczymy. Subskrybujcie nasz kanał, żebyście mogli zobaczyć, co razem z Maćkiem i nie tylko Maćkiem robimy w tym programie. Dzięki, że byliście. Dashboard, do zobaczenia. Cześć. Dashboard. Cześć.